Witajcie, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Ostrzeszowie, a naszym gościem jest Adam Fulara. Miami. Ale zanim zaczniemy, to żeby nam się dobrze gaworzyło, to przywieźliśmy tutaj dla Ciebie taki mały upominek. 100% naturalny produkt lokalny. A, dziękuję. Bardzo proszę dla Ciebie. Adam, w kilku słowach, jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmujesz jako muzyk? To znaczy, ja jakby mam taki swój świat, który jest podzielony na kilka stref. Pierwsza strefa, można powiedzieć, to granie na gitarze, czyli ogólnie to, czym się zajmuję. Wszyscy mnie kojarzą z tappingiem oburęczym, ale to tak nie do końca jest prawda, ponieważ bardziej to, co mnie fascynuje i to, czym się zajmuję, czyli to, co skupia, to nie jest tapping, tylko polifonia właśnie. Ja się, to jest, w tym się jakby chcę specjalizować i to jest rzecz, która mnie porusza od kiedy miałem 11 lat i wtedy już wiedziałem, że chcę się tym zajmować, czyli byłem młodym chłopakiem, można powiedzieć. I tym się zajmuję muzycznie. Oprócz tego prowadzę szkołę muzyczną i tam nie uczę polifonii stricte, ani nie uczę, można powiedzieć, nawet aż tak bardzo jazzu, tylko muzykę rozrywkową bardziej i staram się też, bo jestem nauczycielem w drugiej szkole państwowej, ale w tej mojej prywatnej staram się taki właśnie wypracować model edukacji, który nie jest zbyt obciążający, w sensie nikt nie ma dzisiaj czasu za bardzo, żeby 5 godzin dziennie z instrumentem spędzać, ale żeby były jakieś efekty sensowne i to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ często się zdarza tak, że po prostu w szkołach muzyki rozrywkowej uczą piosenek i to tak jakby mija ten czas bez efektów. Nie? Czyli to jest druga rzecz. No i oprócz tego jeszcze kilka innych mam, piszę artykuły do gitarzysty na przykład, to jest związane z muzyką. Napisałem teraz ten mój podręcznik o teorii muzyki i to pośrednio związane ze szkołą, ale chciałem jakby... Jest taka metoda, to ja to nazywam metoda Fulary, improwizacji i chciałem napisać to, żeby to było gdzieś, żeby to zostało, ponieważ nie wiem ilu znasz bluesowych gitarzystów na przykład, którzy nie używają w ogóle pentatoniki, nie? Ale ja możemy później takiego bluesa spróbować zagrać i to wcale dziwnie nie brzmi. Po prostu gitarzyści zazwyczaj nie mają metody. Oni z kontentu korzystają, czyli pobierają sobie jakąś metodę typu właśnie pentatonika czy jakieś gamy, schematy i się uczą, a później w dorosłym wieku dojrzewają. A rzadko kto ma taką swoją metodę. No są tacy gitarzyści, nie wiem, Alan Holdsworth, Pat Metheny, ale jest ich mało, którzy po swojemu starają się rozgryzać rzeczy i jakby nie grałem bluesa w pentatonice, tak by można było w skrócie. Słowo takie jak kontrapunkt, które kojarzy mi się z Tobą, tak w najprostszych słowach, jakbyś mógł to wytłumaczyć. No więc kontrapunkt to jest jakby prowadzenie dwóch melodii jednocześnie. To znaczy, ja to zawsze lubię na jakimś przykładzie muzycznym pokazać. Może takie trzy etapy pracy z utworem. Weźmy jakiś na przykład Careless Whispers. To mamy cztery akordy do nauczenia, tak mniej więcej tam. I po prostu jak już gitarzysta gra akordy, no to gra akordami. Do tego najczęściej jest wokalista, który śpiewa na przykład... Tu w tym przypadku saksofon gra. I to jest melodia plus akordy. I mamy, tu mamy melodię, a tu mamy akordy. I większość jakby muzyków, którzy grają tappingiem oburęcznym, poprzestaje na tym. Czyli grają, rzeczywiście grają akordy, grają melodię, to czasami ma sens, jest ładne. Ci najlepsi też do tego dokładają improwizację. Czyli ten kolejny etap, po tym, że mamy melodię i mamy akordy, to jest improwizacja. I to już jest dosyć trudne, bo jakby jeżeli ktoś by chciał grać na przykład tappingiem, to już trzeba umieć zagrać sobie podkład i zagrać improwizację. A ja sobie wymyśliłem, że taki swój świat zbuduję z tego, że będę próbował grać jakby tą drugą też melodię, która pasuje do tej pierwszej melodii.
To nie jest w muzyce rzecz nowa, ponieważ jakby największy mistrz muzyki w tej chwili uznawany za największego kompozytora wszechczasów, czyli Jan Sebastian Bach, właśnie głównie zajmował się kontrapunktem, czyli tworzył z dwóch melodii, ale jest bardzo mało na przykład dzisiaj współczesnych muzyków, którzy się tym zajmują. Są tacy muzycy, ale jest ich mało. Są to głównie pianiści, czasami organiści, ale to są, wiadomo, instrumenty klawiszowe, jest inna specyfika. I ten dźwięk, wbrew pozorom, ludzie się pytają, dlaczego więc nie gram na pianinie. Otóż, ponieważ jestem akordeonistą wykształconym, gram. Mhm. Ale problem cały polega na tym, że pianino nie ma wielu możliwości artykulacyjnych, timingowych, nie można blisko prowadzić głosów, bo ręce są jedna nisko, druga wysoko. Jak chcemy w tej samej pozycji grać, to byśmy tak musieli grać, a na gitarze nie ma z tym problemu, ponieważ są te same, tak, mamy dwa grypy, nie? To nie ma tej kolizji i Bach grał na takich instrumentach, gdzie ręce idą w ten sposób i jakby na fortepianie nawet teraz nie idzie niektórych tych utworów zagrać, tylko trzeba robić transpozycję oktawę w dół i to już tak nie brzmi, jak było w zamyśle, nie? Jest to przekłamanie. Także wcale to nie brzmi gorzej, ale taką największą frajdą jest to, że gitara ma vibrato, glisy, że ma różne inne rzeczy, których nie ma fortepian i to jest moim zdaniem fantastyczne. Jest to najlepszy w tej chwili instrument, jeśli chodzi o możliwości kreacji brzmienia, barwy, zabawy artykulacją. No wystarczy gałkę przekręcić, już jest coś innego. Każdy gitarzysta może sobie jakieś tam brzmienie swoje wypracować. Czyli większa ilość, że tak powiem, i większa możliwość, jeśli chodzi o elementy muzyki. Tak. Można też większa możliwość kształcenia własnego stylu. Na fortepianie wszystko brzmi tak samo, dostajemy instrument, możemy atakiem operować, możemy artykulacją trochę, ale i to robi różnicę, ale na gitarze jest to znacznie więcej narzędzi do tego i można zrobić tak, żeby kontrapunkt zabrzmiał naprawdę indywidualnie, tak jak na żadnym innym instrumencie. Powiedz mi, Adam, jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel? Kiedy powinna nam się włączyć czerwona lampka, że coś idzie nie tak? Aha, no to jest taki temat dosyć gruby w muzyce. Ja tu się powołam na Oznoja. To jest taki gitarzysta, on jest wykładowcą właśnie na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych. Z Izraela gitarzysta, który teraz robi furorę na pograniczu, może nawet nie mój ulubiony, ale robi furorę na pograniczu bluesa, jazzu, taki klimat, bardzo dobra artykulacja i ten. I on mówi tak, większość studentów muszę oduczać, zanim ich nauczę. Muszę oduczać złych nawyków i złego patrzenia. I tej edukacji jest bardzo mało. I on mówi coś takiego, że jedyna dobra edukacja, i ja się z tym w 100% zgadzam, i to mi przyszło po latach refleksji, bo z różną edukacją miałem do czynienia i w różnych formach, to jest edukacja jazzowa. Nie dlatego, że jazz jest wcale dobrym gatunkiem, tylko dlatego, że najlepiej wytłumaczył muzykę. Czyli najlepiej wytłumaczył, jak nuta A pasuje do nuty B albo nie pasuje, jak nuta C, w jakim rytmie powinny być zagrane te trzy nuty i tak dalej. Wszystkie te zagadnienia tłumaczy jazz, nie tłumaczy na przykład klasyka. Co jest paradoksem, bo klasycy bardzo dokładnie opisali świat muzyki, tak bardzo detalicznie, ale nie improwizują i nie dostrzegają wielu rzeczy. Ja mogę teraz kilka z nich wymienić nawet. Ucząc się kontrapunktu, taka podstawowa rzecz, którą przegapiono, można powiedzieć, u Bacha, jak według mnie, to są właśnie sposób, w jaki Bach realizował funkcję. Czyli to znaczy, jest napisane, że kontrapunkt jest w tonacji i tak dalej, że jest tonika i dominanta, temat jest przetwarzany, ale nie jest napisane, że Bach ogrywał na przykład tutaj tercję, a tutaj tercja stawała się kwintą. I później znowu w następnym takcie znowu ogrywał tercję i znowu ona stawała się kwintą i w następnym znowu. Jest tam pewien rodzaj logiki, którą Bach stosował, a więc ją znał. Nawet jak jej nie nazywał, to słyszał to, bo inaczej by się nie dało. Bo jak ktoś powtarza wiele razy akord Hendrixa, to znaczy, że go zna. To nawet nie musi wiedzieć, że to jest akord Hendrixa. I to w nutach jest napisane, a w teorii nie ma napisane. Czyli w żadnej książce nie. Jest bardzo szczegółowa analiza rytmu, bardzo szczegółowe tam rozpiska, forma, fuga, taki motyw, siaki motyw, przetworzenie i tak dalej. Nie ma tych składników. I to ja uważam, że to jest bardzo poważny brak. Nie jest to absolutnie potrzebne do grania z nut, bo nikt tego nie potrzebuje. Właśnie, to jest to przegapienie, bo nikt tego nie potrzebował grając z nut. I oni jak nie potrzebowali tego, trochę tam poimprowizowali, było ok, ale słychać, że te improwizacje to nie jakiś tam wysoki... tę książkę przeczytał Bacha, zagrał improwizację, no ale Bachem nie jest, nie? To idzie to wyczuć.
I właśnie ja mam takie wrażenie, że dużo rzeczy przegapiono. Mało jest strasznie w tych książkach o timingu. Właściwie nic nie ma, a to jest wynalazek epoki baroku, albo nawet prędzej. Bo pierwsze, powiemy sobie o elementach muzyki, właśnie timing, weźmy timing. To timing to jest taki element muzyki, który jest w ogóle pomijany w literaturze, nawet często akademickiej jakiejś jazzowej. Już to się kończy, już coraz więcej ludzi o tym mówi, ale to jest przesunięcie jednej melodii względem drugiej melodii, czyli wokalista śpiewa i ma metronom i taki podstawowy timing, którego zawsze w szkołach uczą, to równo ta, 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 ta. Prosta demonstracja, nawet bez gitary. Polski raper, nie? Kiepski raper to polski raper, to znaczy... No to sobie teraz... No, okay. Ale dobra, dobra, próbujemy, nie? Jasne. Mamy tak, na przykład kiepski timing. Mamy, czyli mamy metronom i jedziemy tak jak metronom puka i ta 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 i ta 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 ta. A teraz Amerykanin w ogóle tak nie zrobi, Amerykanin zrobi tak. Ta 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 ti 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 ta 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 ta. Wszystkie słowa bądź opóźnia. To tutaj w tym przypadku na, opóźnia. I są Polacy, którzy tak umieją, jest ich mało. To znaczy właśnie fraza, jakieś takie pomysły. Na przykład świetnie jest Eminem, bardzo dobry timing ma Common. To są tacy znani amerykańscy raperzy. I powiem wam, że ja tego słucham z przyjemnością i się bardzo dużo można nauczyć. Jest nawet film muzyki. Na YouTubie, na którym grasz Eminema, jeżeli dobrze tak, kojarzę. Tak, tak, no był kiedyś, no. Był. Właśnie dlatego, że świetny timing, ja tego słucham i później jakby się inspiruję rzeczywiście. Ja w ogóle, bo też mi się zarzuca, że tam jakieś takie getto wprowadzą, mówię o tym jazzie, nic z tych rzeczy. Ja w ogóle każdą muzykę, jak jest, twórca ma coś do powiedzenia w języku muzyki, to jest dla mnie warunek konieczny, czyli dźwięki są dobrze zrobione. Tak, pierwsza nuta po drugiej dobrze zrobiona, przemyślana ładnie, jakoś z iskrą, to jest ciężko uzyskać, bo jest dużo sztampy i muzycy idą tą sztampą, wchodzą w to i jakby nie chcą dalej zgłębiać języka muzyki. I muzycznie jest to ubogie. Dużo, bardzo dużo takiej muzyki jest. I właśnie to jest to, co odróżnia dobrą muzykę u mnie od słabej, to jest ta opowieść muzyczna. Czyli mnie nie interesuje generalnie, o czym rapuje Eminem, ale interesuje mnie to, że jest taka i taka fraza, że to zagrał za bitem i on do mnie mówi tym językiem muzyki, czyli mówi tą frazą, ja słucham tej opowieści muzycznej, nie interesuje mnie na przykład tekst w ogóle. Rozumiem. No, czyli ja w ten sposób słucham i do mnie tak, cała muzyka do mnie tak dociera. Czyli jak ktoś gra, nie wiem, na keyboard, szczotki i robi świetne rzeczy z timingiem, z dynamiką, z artykulacją i paroma innymi rzeczami, to ja tego słucham, jestem zafascynowany i może grać naprawdę na kiju od szczotki muzykę na przykład country i ja będę po prostu siedział i słuchał, nie? I to jest dla mnie wielka muzyka. I takich muzyków jest mało, generalnie to jest mało. Czy uważasz, że tak ogólnie ludziom, że z tego właśnie wynika sympatia do danej stylistyki, że jedna osoba powiedzmy lubi, nie wiem, black metal, druga lubi jazz, trzecia country? To jest bardziej kwestia bogactwa, to znaczy są, ta muzyka klasyczna i jazz, ona ma bardzo dużo tych elementów muzyki i ja ich potrzebuję. To znaczy, rzeczywiście, jak ktoś na przykład uważa, że jazz jest alternatywny, to taki pierwszy ogień, dajmy dynamikę, to element muzyki, głośno, cicho. To w muzyce rockowej dynamika praktycznie nie istnieje, albo bardzo mało. Dlaczego? Bo jest gitara, która jest przesterowana i to zabija dynamikę. Teraz tak, wokalista śpiewa, to od razu leci przez kompresor. Cały zespół leci przez drugi kompresor i w radiu jeszcze nakładają na to trzeci kompresor. Każdy stopień kompresji zabija dynamikę. Tam na końcu nie ma nic. Jest po prostu ciszej aranżacyjnie, bo dwa instrumenty nie weszły, albo jeden zagrał bez przesteru, albo coś. Są takie momenty, ale to jest nic, to są 3% dynamiki, której mogliby uzyskać, nie? Natomiast tak, radia jazzowe i klasyczne są niekompresowane, jest to ten. Zawsze można sobie podgłośnić, jest ten loudness war tak zwany i to. I teraz pytanie brzmi tak, skoro dynamika jest takim jednym z najgorętszych elementów muzyki, najbardziej uczuciowy, najbardziej emocjonalny, dlatego że cały romantyzm jest oparty na dynamice i fortepian wyparł klawesyn i inne instrumenty dlatego, że nie miały dynamiki. Że nie miały dynamiki i nazwa fortepianu pochodzi od tego, że on miał i ten cały Chopin to jest przecież pianoforte. I teraz pytanie brzmi do tego rockersa, no dobra, widzisz chłopie na przykład w artykulacji ten potencjał, widzisz to dla
dlaczego nie widzisz w dynamice? Mną targa dynamika, jak Beethoven gra, cała orkiestra gra głośno i nagle gra cicho. I nagle gra głośno i nagle gra cicho. To jest mega przekaz i to jest taki wachlarz emocji, nie? I to, tego w ogóle nie ma, to zostało wykastrowane w tamtym gatunku. Nie ma też, timingu bardzo mało jest, już coraz więcej, ale jest nadal bardzo mało. Są Devin Townsend. Jest Devin, nie kojarzę. Jakiś gitarzysta znany amerykański, jakoś tak się nazywa, tylko ja chyba źle wymawiam jego nazwisko. Nagrał niedawno film i właśnie pokazywał, że riffy gra się lekko do tyłu i perkusja i werbel można opóźnić i parę innych rzeczy. To świetne jest. Tak samo Pantera. To jest taki zespół, tak, genialny. To kojarzę. To znasz, tak, słyszałeś. I oni umieją takie rzeczy robić. Tutaj jest kolejny element muzyki, czyli akcent. Ale to są generalnie takie perełki, tych najbardziej, wiecie, takie zespoły na przykład jak Iron Maiden, Death, one są kultowe, ale paradoksalnie one miały najwięcej tych elementów muzyki niż te młode, które kopiują. One gdzieś jakby przegapiają czasami, na przykład timing u Pantery. Akcenty u Pantery, jak są akcenty położone, na przykład, że jak Cowboys from Hell to się akcentuje na tą ostatnią szesnastkę, da 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 da, a nie, da 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 da, no tak się zaczyna utwór i właśnie da 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 da, i to jest akcent jazzowy, to jest akcent taki najbardziej targający, on jazz go zastał z Ameryki Południowej, z rytmów latino i tam w tym metrum dwie drugie jest i raz, i raz, i cały czas jest wyprzedzony o jedną szesnastkę akcent i to fajnie buja. I oni to zrobili na gitarach i zarąbiście buja, nie? To super muza. Ja Panterę w ogóle to dobry zespół, tak? Słuchałeś? No też kiedyś słuchałem, dość długo. Tak. Czy uważasz, że w muzyce dzisiaj w ogóle powstaje coś nowatorskiego takiego? To znaczy, w muzyce ogólnie takiej bardziej tej, może nie popowej, tylko tej nowo młodo powstającej, nie? Bo ja mam wrażenie, że teraz to jest mielenie tego samego w kółko. Mielenie i to są takie miksy, że to zróbmy, pomieszajmy trochę jazzu z czymś tam, albo country z czymś tam i mamy niby coś nowego, ale tak naprawdę to mamy jedno i to samo. Tak, jest dużo tego. To znaczy dużo rzeczywiście tego, co mówisz, tego miksowania. I to rzeczywiście miksowanie to jest miksowanie, czyli jak ktoś powie, że będę grał trochę, nie wiem, jak Steve Vai i trochę jak Joe Satriani, to nie brzmi jak ty, tylko to brzmi trochę jak Steve Vai i trochę jak Joe Satriani, tylko gorszy jakby, no bo nigdy się tak dokładnie nie skopiuje, to nie do końca jest droga. Musi tam być jeszcze jakaś idea, na przykład ja to mówię o ideach, że jak ktoś ma pomysł, że rzeczywiście z Vai'a biorę na przykład tam jakieś tematy rytmiczne, a na przykład z innego muzyka timingowe i jakiś mam do tego ideę całą dorobioną i rzeczywiście się w to wgryzam, jaki tam dokładnie to wyglądało, to rzeczywiście działa. Ale w takim, że skopiuję dwa liki od tego i skopiuję dwa liki od tamtego, to nie działa. I to jest taki najniższy poziom kopiowania i chyba ludzie za słabo znają język muzyki, bo ta cała jakby gadka, że wszystko zostało zagrane, to wynika z tego, że ludzie nie znają języka muzyki. Bo jak ktoś zna trzy słowa po angielsku i je skonfiguruje we wszystkich możliwych frazach, to powie, już się nic więcej nie da powiedzieć. Ale język nie zawiera trzech słów. Język zawiera na przykład dynamikę. A gadamy, że nie ma w roku dynamiki. A jakby ktoś się taki obudził i by nagrał takie, zaczął nagrywać. Ja wiem, że w radiu go nie puszczą, bo musi być do kompresora. Ale powiedzmy, że a jakby ktoś bogaty timing zaczął w roku stosować, nie? Oczywiście znawcy powiedzą, że to już nie jest to metal. To nie jest rock, nie, to nie jest metal. Co on robi, nie? Ściszył gitary. Albo co? No jak to? Jak to? Nie? To tak, i to się narażamy. Zawsze jak robisz coś nowego, to się narażasz na krytykę. Ja się narażam, ale to jest tak, że im więcej krytyki, to znaczy, że zaczyna działać. Że ktoś tego słucha, że ktoś... Tak, bo jak ktoś... Bo ja na przykład w ogóle słyszę dużo bardzo słabej muzyki i w ogóle jej nie krytykuję, bo to szkoda czasu. W ogóle nie wiem, po co to robić, nie? Po co krytykować, jak ktoś słabo gra? No ewentualnie, żeby mu pomóc. Czasami mnie ludzie proszą o pomoc, że przysyłają jakieś konkretne nagrania. Ale pomijając ten fakt, po co pisać w necie jakikolwiek hating na muzykę, to jest strata czasu. Przecież jak on słabo gra, to jego sprawa, nie? To ja mu pokażę wtedy, nie? To znaczy, no jeżeli ktoś, wiesz, poszukuje opinii, no to... To wtedy można tam... Może niekoniecznie jako hejt, ale... Ale tak, to rzeczowa krytyka, ale to się rzadko chyba... Znaczy, czasami się zdarza, ale to ja to wtedy piszę na priv.
Nie upubliczniam, tylko jak gadamy, to ja mówię, we dwóch pogadajmy, mówię, słuchaj, bo tu nierówno, nie? Albo co. Ale to nie jest zazwyczaj problemem. Problemy są globalne i lokalne. Problem lokalny jest ktoś, że ktoś tu krzywo zagrał, ktoś zafałszował. Tego się łatwo idzie nauczyć i szybko idzie to wyeliminować. Problem globalny to jest na przykład brak własnego stylu. I z tym, jak się zmierzy muzyk. Na przykład grasz, a ja mówię, słuchaj, ale ten lick to jest lick Satrianiego, ten jest Joe Passa, a ten jest tam kogoś. I właściwie jak je wyrzucimy, to nic nie zostaje. To jest miażdżące. No dobra, ale jeżeli na przykład takie liki wpadną mi niecelowo, nie zamierzałem tego, tylko wydaje mi się, że to jest coś, co ja sam stworzyłem. Może być taka sytuacja? To znaczy może być. To mówią o tym klasyczni kompozytorzy, że to się może stać i zazwyczaj lekarstwem na to jest niesłuchanie tych muzyków, do których nawiązuje i to załatwia sprawę. To jest taki artykuł Wayne'a Clansa, jest na mojej stronie też. Jak nie brzmieć jak ktoś inny w zaledwie 3 do 5 lat? I on napisał, że spalił na stosie płyty swoich idoli, bo skapnął się, że to nie oni grają tak jak on. W 79 Pat Metheny nie grał jak Wayne Krantz, tylko Wayne Krantz grał jak Pat Metheny, a to był młody chłopak. I on wziął wszystkie płyty Pata i spalił na stosie. I napisał, że to nie musi tak być i to nie trzeba takiego radykalnego kroku, ale jemu to bardzo pomogło, bo zaczął rozbierać pewne rzeczy, których się nauczył na elementy pierwsze, dostrzegać to przede wszystkim, że to... Bo pierwszy taki szok to jest zdanie sobie sprawy. Jak już zdasz sobie sprawę, to zrobienie drugiego kroku jest dosyć proste. Ale ten pierwszy, to zdanie sobie sprawy, że się w tym jest, takie trzeźwe, to może naprawdę w depresję nawet człowieka wpędzić, bo powie, no i co? Okej. Okay. Wszystko tyle całe życie, grałem, tyle lat grałem i bez sensu. I okazuje się, że to jest kopia czegoś, tak? Na przykład, nie? Albo że na przykład ten. Ale taki był proces dochodzenia. Przyglądasz się swojej historii i patrzysz, no dobra, tutaj Deep Purple, grałem te riffy, grałem. Grałem te solówki, grałem. Tutaj kopiowałem tego gitarzystę, to co się teraz dziwię, że mi gościu powiedział, że brzmi to jak ten gitarzysta, nie? Mhm. Ja miałem kiedyś taki sen, bo ja jestem z tego, ja z tego wyrosłem. Mhm. Miałem kiedyś taki sen, grałem, ćwiczyłem, zarąbiście mi się podoba do dzisiaj, uwielbiam gościa Stevie Morse, taki gitarzysta rockowy, Deep Purple teraz, od lat. I on jeszcze wtedy nie grał w Deep Purple, świeżo tam się dostał do tego, wcześniej tam Satriani krótko grał, pamiętam. I się tym interesowałem, grałem rocka i heavy metal i mi się kiedyś w ferie zimowe przyśnił, jak miałem około 20 lat, pamiętam do dzisiaj, i spotkałem go na dziedzińcu mojej uczelni i mi powiedział, chłopie, weź ty coś pomyśl, a zamiast skopiować te moje liki. Pamiętam to i po prostu to była taka rozmowa, nie? Mhm. I mi się przyśnił, weź ty coś pomyśl, bo to bez sensu, nie? Mhm. I wiesz, obudziłem się rano, to była moja podświadomość. Oczywiście to nie był Steve, który mi się tam, nie wiem, jakoś telepatycznie skontaktował, tylko moja podświadomość mi to powiedziała. Chłopie, ty przestań się tutaj ten, bo nigdy tak dobrze tego nie zagrasz. On po pierwsze improwizuje, po drugie swinguje. Świetny muzyk w ogóle. Dlaczego go wzięli do Deep Purple? Tam było kilku chętnych, rozważanych. Był m.in. Joe Satriani na stałe rozważany do gry w Deep Purple. I było kilku chętnych. Dlaczego wzięli tego gitarzystę? Nie? Mhm. On najlepiej z nich swinguje. Najlepiej jakieś gra takie improwizacje, które są melodyczne i frazę ma taką bardzo fajną na granicy trochę jazzu czy jazz rocka i tego właśnie rocka, tego Deep Purple idealnie moim zdaniem tam pasuje. Ja wiem, że Richiego wolą niektórzy, ale sorry, Stevie Morse naprawdę jest świetny. Jest przede wszystkim on nie jest kopią, bo na przykład jak szukali perkusisty do Dream Theater, to bardziej tam komercyjny aspekt wszedł i mieli Donatiego na liście. Ja widziałem te próbki, które Donati nagrał i po prostu miazga. Tylko co by się stało? Zmieniłby się charakter zespołu, bo to jest inny muzyk. On ma swój muzyczny świat. On ma ten swój styl bardzo wyrazisty. Wzięli muzyka, który ma trochę mniej wyrazisty styl, żeby się wpasował w konwencję Dream Theater. Okej, w Deep Purple tak nie było. W Deep Purple było tak. Bierzemy cię, Stevie Morse, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Zmienia się barwa zespołu, nienawidzą nas dlatego Richiego Blackmoora, bo to nie jest kopia Blackmoora. Ale to są dojrzali muzycy i jak go wybierali, to wiedzieli, co robili. To jest inny zespół, okej. Ale ma być trochę Stevie'ego Morse'a w tym wszystkim na przykład, nie? Ja jestem za tym, ja w ogóle bez sensu, ja jestem antysesyjny, to znaczy jakby nie jara mnie, albo nie, jakby praca muzyka sesyjnego jest dla mnie zupełnie obcą krainą, które ja do końca też tak nie rozumiem i uważam, że muzyk sesyjny jest w stanie tylko się odnaleźć w sytuacjach,
które zna, czyli tych typowych. Typowy gitarzysta bluesowy, typowy rockowy, on może wskoczyć w Deep Purple i zagrać jak typowy gitarzysta rockowy. Mhm. Natomiast nie jest w stanie czego zrobić? Nie jest w stanie zrobić Stevie'ego Morse'a. Mhm. Rozumiesz? No, rozumiem. Nie jest w stanie, to lepiej wziąć takiego, który ma ten muzyczny świat wykreowany i ten świat dodać jako wartość dodaną do Deep Purple. I to rzeczywiście tak zagrało, nie? Mhm. No, to moim zdaniem, nie? Ja na przykład uważam, że Dream Theater źle zrobili, ale okej, okay, to jest ich wybór, to jest też trochę komercyjny, jasne. Bo stracili, nie stracili panów Blackmoora w tym momencie, bo mieli perkusistę, który trochę grał jak poprzednik, a trochę bardziej podobnie, o, tak powiedzmy, a nie kreował jakieś polirytmy, nie wiadomo co, nie? A na przykład Alan Holdsworth, jak sobie wybierał perkusistów do zespołu, to brał takich. Nie? Mhm. Którzy tam dziwnie grali, bo jemu to odpowiadało, bo to właśnie była wartość dodana do jego muzyki, która też była taka odlotowa. No. Okej, okay, od czego zacząć poza spaleniem stosu płyt, których się słucha, żeby zacząć kreować ten styl swój taki? To jest trudny temat. Generalnie to mi się wydaje, że to jest odkrycie siebie. To tak naprawdę w tym wywiadzie ostatnim z Patem Metheny, który przeprowadziłem, też takie pytanie padło. Ja, Pat Metheny powiedział, że jest kilka aspektów i taki najważniejszy to jest aspekt komercyjny. Wszyscy mają, biją się z myślami, bo to jest target zero. Od razu mówmy. Jak chcesz być sobą, to masz target zero. Ty jako ty. Target zero to znaczy? To znaczy w tej chwili zaczynasz coś tworzyć i nikt tej płyty nie kupi, nie? Generalnie. I to tak jest. I to niestety wszyscy ci muzycy mieli. Czyli Wayne Krantz, o którym powiedziałem, Pat Metheny na samym początku kariery, tylko on mówi, że on miał szczęście, bo trafiał na takich ludzi, którzy potrafili to pokierować w dobrą stronę i to jednocześnie, mimo że było takie osobliwe, sprzedało się. Mhm. Bardzo to fajnie poszło, ale to nie zawsze tak musi być i zazwyczaj nie jest. I na przykład ci muzycy często dorabiają sobie hałturami. No niestety, Alan Holdsworth, nie wiem czy wiesz, miał zbiórkę na swój pogrzeb, żeby go pochować. Ogłosili zbiórkę crowdfundingową w necie i chyba, nie wiem, tam 20 czy 10 tysięcy dolarów było potrzebne, zebrali 100 na tej zbiórce, nie? Od razu tak się fani zmobilizowali, ale żeby wcześniej przyszło trochę ludzi na koncert czy coś, to był problem, bo to jest tak inne i tak osobiste, że nie chcieli po prostu przychodzić. No i teraz jakie mamy narzędzia? Narzędzi mamy bardzo dużo do tego własnego stylu, bo jest kilka aspektów. Pierwszym narzędziem są elementy muzyki. Przepraszam, że cię wtrącę, bo później zapomnę. Czy na przykład kwestia marketingu nie ma tutaj, nie gra jakiejś roli? Gdybyśmy taką osobliwą muzykę zaczęli, wiesz, odpowiednio nagłaśniać w odpowiednich mediach, czy to by się nie przyjęło? To znaczy, mi się wydaje, że to jest poza nami i w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować. To też Metheny powiedział w ostatnim wywiadzie. Ludzie za dużo tracą energii i sił. Jedyną rzeczą, znaczy, na którą... Mówię a propos tego kierowania, co mówiłeś, że ktoś odpowiednio tym pokierował. On mówi, że Pat Metheny powiedział, że jedyną rzeczą, na którą macie wpływ, to jest to, jak gracie. Czyli to, czy ktoś jest bardzo dobry, czy średni, czy jakiś. Jeżeli ktoś robi to, co kocha i robi to naprawdę dobrze, ale naprawdę dobrze i to zna, możemy zrobić, ja mogę pokazać kilka prostych testów, które sobie każdy muzyk może zrobić i sprawdzić. Jak najbardziej. Jeżeli ktoś na przykład bardzo to kocha i bardzo dobrze to robi i potrafi, zna język muzyki, to rzeczy same zaczną się dziać i coś w tym jest. Ja muszę powiedzieć, że czasami to jest tak, ostatnio też w jednym wywiadzie słyszałem, jeden muzyk powiedział, że się zaczynają dziać za szybko i ktoś za szybko staje się sławnym, a później jak już w starszym wieku dopiero mówi, co ja tam nagrywałem, jak ja miałem te 20 lat, co ja wiedziałem o muzyce. Ale generalnie chodzi o to, żeby cisnąć na muzykę, żeby interesować się językiem muzyki, nie interesować się, bo jak gadam z muzykami, oni gadają tak, o gitarach, czyli nie o muzyce stricte. O tym, jakie były imprezy, jakie tam te. To jest często przypadłość wywiadów prasowych na przykład. Rozmawiamy z zespołem i on zamiast gadać o tym, jak frazował, czy jak akcentował, czy czym się zajmuje w ogóle, czy na przykład, że mamy zespół taki i siaki. Ten zespół, bo wiecie, jak ktoś kreuje swój własny styl, na przykład jakiś Tigran, o którym wspomniałem, ten pianista, to on może powiedzieć, no trochę wziąłem z heavy metalu, trochę wziąłem tego, tutaj rytmy są heavy metalowe, ale frazowanie jazzowe, tutaj w tej pieśni i tak dalej, tutaj użyłem wokalu jako takiego przerywnika i tak dalej. I to są rzeczy ciekawe, ultra rozwijające i czytając taki wywiad, człowiek się zaczyna uczyć. A
już jakby, jak nie ma o czym powiedzieć, to i też nie ma o czym zagrać. Jak ktoś się niczym nie zajmuje, tylko rzeczywiście takimi schematami, to tam. I to obudzenie tej ciekawości w muzykach, tego języka muzyki, to jest kluczowa część. Jakby na przykład ktoś miał obudzoną tą ciekawość muzyki, to nie trzeba wiele robić. Tylko trzeba w nim tą ciekawość obudzić, nie? Pokazać, że tu. Miles Davis był takim muzykiem. Kto przyszedł do niego do zespołu, to stawał się wybitnym muzykiem. Ale nie przez to, że kopiował na przykład Milesa Davisa, albo że wykorzystywał jego sztuczki. Przeciwnie. On wychował wszystkich, mieli własny styl. Czyli John Scofield, który był u Davisa w zespole, on nie grał kopii Davisa, tylko rozwijał to w jakąś stronę, tylko zupełnie inną muzykę. A na przykład Keith Jarrett w ogóle nie gra podobnie do Scofielda, obaj grali w zespole u Milesa Davisa. A na przykład jakiś inny muzyk, można tu, nie wiem, Joey DeFrancesco, klawiszowiec, bardzo dobry, też grał jako młody chłopak u Milesa Davisa, też nie gra podobnie do Keitha Jarretta. Ten sam niby instrument klawiszowy, znaczy tam on gra na Hammondzie, tam jest fortepian, ale mimo wszystko zupełnie inny styl, zupełnie inne dźwięki, zupełnie inne interpretacje. Można słuchać godzinami jednego i drugiego, nie doszukać się żadnej wspólnej cechy. Także jakby to idzie chyba genetycznie, tak w cudzysłowie, czyli Davis przyszedł do Parkera, Charlie'ego Parkera do zespołu i tam się tego dowiedział. To Charlie Parker mu powiedział, żeby się nie wygłupiał i nie grał tak jak tam. Bo pierwszą płytę Miles Davis nagrał trochę w stylu Dizziego. To był taki kumpel Parkera, który bardzo dobrze grał na trąbce i dużo lepiej niż Miles Davis wtedy. I napisali w gazecie, że Davis grał prawie jak Dizzy, ale dużo gorzej. I się tak wkurzył chłop, że tego dnia kupił sobie tłumik do trąbki, przestał grać vibrato na trąbce, bo Dizzy miał takie piękne vibrato i przestał w ogóle je grać. Miles Davis nie grał vibrato od tego czasu. I zaczął grać te proste frazy bez tej wirtuozerki. Tamten grał wirtuozerkę, więc ten grał proste frazy. I nikt już mu tego nie powiedział do końca życia. Także na tym to polega. I on mu to genetycznie przekazał w taki czy inny sposób. Miles Davis to przekazał swoim, a oni dalej to przekazują swoim. Tylko to się teraz rozmywa, bo jest internet, jest ten natłok wiedzy i rzeczywiście dostęp do wszystkiego i dużo łatwiej, jest łatwizna kopiowania. I tak jak powiedziałeś, dużo ludzi robi tak, że trochę tego, trochę tego, trochę tego, a dodam te, tylko to ma. Można zbudować cały muzyczny świat. Ja pamiętam dokładnie, jak wpadałem na pomysły związane z kontrapunktem pewne, to nie jadłem i nie spałem. Potrafiłem o 5 rano iść spać i na 8 wstawać do roboty, żeby następnego dnia o 5 rano iść spać, bo tak mi było szkoda czasu na spanie. I przy okazji przypomniało mi się po 2 dniach, że obiadu nie zjadłem na przykład, nie? Czyli to jest ta pasja. Tak, to jest ta pasja. I to można w sobie obudzić, tą ciekawość można obudzić, tylko to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. I taką edukację bym chciał widzieć, nie? Która budzi w uczniach tą ciekawość. Jakimi narzędziami można taką ciekawość obudzić? Mi się wydaje, że tak. Pierwsze narzędzie to poznać jądro muzyki, ale dużo jest książek, które w bardzo głęboki sposób wchodzą w pewien temat, na przykład skalop rytmu. I to przypomina kulturystę, który ćwiczył przez całe życie prawy biceps. I chude nóżki, lewy biceps w ogóle nie ma gościa, ale prawy biceps ma taki wyrąbany w kosmos. I dużo jest bardzo takich podręczników i metod nauczania, gdzie tak jest. I teraz chodzi o to, żeby takie jądro muzyki wyłowić, czyli te rzeczy, które są w każdym gatunku, które nie są gatunkowe, ale działają jako muzyka, nie? I poznać, nazwać, elementami muzyki je nazwać, czyli na przykład frazowanie wspólne w kilku gatunkach, artykulacja i dynamika i parę innych rzeczy. Nazwać, zaadoptować, zapytać się siebie, dobra, nie jestem w stanie nauczyć się wszystkich metod artykulacji, na przykład bez ich tyle, jest tylu muzyków, co jest dla mnie ważne w artykulacji? Takie sobie pytanie zadać i to rozwijać. I choćby to była jedna mała rzecz. Mamy tych 15, na przykład ja tam w moim podręczniku 15 elementów muzyki opisuję. Mamy 15 i to są 15 osi rozwoju. Jeżeli w każdej jednej coś jedną małą rzecz się zrobi i zaadoptuje do piosenek, i to naprawdę będzie swój styl wtedy. I to nie jest trudne, tylko problem jest taki, że nikt tego nie robi. Nikt po prostu ucząc się, pomijamy ten proces kreatywności, bo tak zostaliśmy w szkole zdeptani przez edukację państwową, matematyki polskiego, biologii i chemii, że po prostu kreatywność jest do zera wycięta, ponieważ nauczyciel zawsze pokazywał wzór. Ja pamiętam matematykę. Świetnych miałem nauczycieli, nic nie mogę złego powiedzieć, oprócz jednej rzeczy. System. System jest do bani, dlatego że pani pokazywała zadania, ja je umiałem zrobić od razu w locie, ale nigdy na przykład nie pokazała zadania, którego ona sama nie umiała zrobić,
i nie powiedziała, wymyśl rozwiązanie. I ja bym przyszedł z rozwiązaniem. Na przykład nie było takiej sytuacji, nie? No nie, bo to by uwierzył, włączyło troszeczkę systemowi. A dlaczego? Nie. To by było zarąbiste. No, z naszej perspektywy tak. Tak. To znaczy, to na przykład są takie zadania, gdzie jest wiele dobrych rozwiązań, takich na 80%. Na przykład. Mhm. Że taki, że znajdź tam liczbę najbliżej, ale jak podasz liczbę 80% prawie u celu, to już jest genialnie, bo to zaoszczędza bardzo dużo paliwa, czasu, czy nie wiadomo czego w firmie. Jest bardzo dużo takich dziedzin, ale nigdy tego w szkole nie pokazują na tym etapie. Przez 20 lat uczymy się samych schematów, schemat za schematem, żadnego twórczego myślenia. Tak, za co jesteśmy jeszcze oceniani, tak na dobrą sprawę, to też... Tak, i właśnie w szkołach jest to takie wykłady genialne, TED tego świetnego wykładowcy, który mówi o edukacji, Ken Robinson się nazywa, to jest taki ekspert amerykański, angielski, przepraszam, od edukacji, guru ich taki, i on zrobił 3 wykłady TED, dlaczego szkoła bardziej szkodzi niż pomaga, tego typu poruszał tam aspekty, i on powiedział coś takiego, że w szkołach jest promowana, 5 i 6 mają przeciętniacy, a jednostki wybitne są ciachane, bo oni mają pasję do czegoś i chcieliby to rozwijać, a takiego przedmiotu nawet nie ma. A to jest z kilku przedmiotów potrzebna wiedza i tam na tych przedmiotach uczą schematów, które akurat się w to nie wpisują albo bardzo słabo wpisują i jest koniec. Nie? I z muzyką jest dokładnie tak samo. Poza tym jest jeszcze... Każdy by chciał być dobry. Z muzyką jest tak, że każdy ma ten gust, nie? I każdemu się wydaje, mi też, że mój gust jest najlepszy. Nie? Jest coś takiego, znaczy chcielibyśmy, nie? No. Że kurde, ten Pat Metheny to ale gra, nie? Że no. Ten. Przychodzi gitarzysta, wiesz co, on tak tylko pitoli. A ty co, ty głupi, co mi tutaj wciskasz za hit, że on pitoli, nie? Tu dynamika, artykulacja, tak. Rozumiem, to są inne, ale to, ten gust, to jest zaledwie twój gust. I on tyle ma, czyli to jest 1/8 miliardowa gustów całego świata. I tyle on ma dla świata, takie ma znaczenie dla świata. I tylko tyle jest warte. Czyli no to, ale dla ciebie samego jest to... Tak, dla ciebie jest to ważne, ale musisz spróbować takiego alternatywnego ja, który kwestionuje to. Mhm. Wiesz, czyli taki kontrapunkt. Tak, zrobić do niego takiego drugiego osobnika i kwestionujesz to. Ja na przykład rozumiem, jak ktoś mówi, że na przykład Pat Metheny pitoli w kółko, ale też widziałem łzy na koncercie na przykład Pata Metenego, nie? Mhm. Także to nie jest tak, że ktoś ma rację, nie? Że on pitoli i to jest obiektywne i tak dalej. Nie, to jest zupełnie subiektywne, mi się to wydaje. Tak, po prostu ten. Ale często jest też tak, ja też fajnie jest, jak ktoś mówi, kto to przeżył. Czyli na przykład ktoś był fanem Pata, wiele lat go słuchał, miał łzy w oczach, przeżywał to i nagle mówi, Pat to pitoli, nie umie jednak grać. I co bym zrozumiał, nie? Jeszcze takiego gościa nie spotkałem, nie? I ja tak trochę mam taki stosunek do rocka, bo ja przez 5 lat ćwiczyłem shredding, grałem bardzo szybkie. Wiem, 3 lata właściwie tak bardzo intensywnie, później 2 lata tak mniej intensywnie grałem shredding i mam spojrzenie gościa, który to grał. I wiem, co czują, co czuje muzyk na scenie, wiem, co to są za emocje, to rzeczywiście są emocje i tak dalej. Ale to jest nic. Ja pamiętam, jak mi brat na 18 kupił Pata Metheny'ego płytę i puścił, i to było już po mnie było wtedy. Ja nagle zacząłem słuchać, że jednak tu, coś tu się dzieje takiego, że to brzmi trochę jak muzyka poważna. Tu naprawdę jest takie bogactwo, te formy narastają. Płyta Secret Story, ona brzmi jak opowieść filmowa, jakby się słuchało takiej muzyki filmowej, która płynie pięknie. I to zmieniło całe moje życie. Ta jedna płyta, którą dostałem od brata, przestarowała mnie na zupełnie inne tory i szczerze powiem, że szukam do dzisiaj też alternatywnych zawodników. To nie jest tak, że jest na świecie 1500 Patów Metheny. I albo mogę słuchać Pata, mogę słuchać, nie wiem, Tigrana, to nie ta liga. Niestety, nawet bardzo dobrzy zawodnicy, oni dopiero jakby aspirują, może kiedyś będą w tym świecie, on jest takim rodzynkiem, naprawdę wybrańcem Boga, można powiedzieć, bo udało mu się wielkie sale zapełnić, typu 5000 ludzi w arenie na przykład, i jednocześnie grać muzykę bardzo trudną, improwizowaną, bez wokalisty. Mhm. Nie wiem, czy jakiemuś rockowemu gitarzyście by to się udało, może Mike Oldfield by coś takiego zrobił, ale tak, żeby jakiś wirtuoz gitary elektrycznej taki 1,5-godzinny koncert zagrał dla takiej wielkiej hali i tam były kobiety, dzieci i starcy, to nie wyobrażam sobie. A byłem na takich koncertach, byłem na 8, nie wszystkie były takie łatwe w odbiorze, ale było też, ze 3 były takie, że koncerty życia na przykład, nie? I to rzeczywiście, brata zabrałem, brat rockowa dusza, zabrałem go na taki koncert i po koncercie wyszedł i mówi, faktycznie,
Tak jak mówiłeś, nie? 3 godziny minęły, 3 godziny. On grał wtedy koncert od godziny 20, pamiętam, do 23.30 z bisami i z tym całym rozchodzeniem się. I to było mega długo w hali Arena, Pat Metheny Group, pełen skład i to rzeczywiście niesamowite przeżycie. Nie? To wszyscy tak mówią, znaczy wszyscy, no pewnie się znajdzie, ale generalnie 80 czy 90% widzów, którzy tam byli, to przeżyli.